Zło. To czemu kiwasz? Nie śpiewaj. Ale będzie potęga. Nie, było super. Co? Dlaczego się w to bawicie? Czekaj, bo tam kręcą, poczekaj. Nie. Kocham Irlandię. Tak jakby już część mego życia była głęboko zakorzeniona. Obywatelstwo irlandzkie to tylko dodatek, ale gdzieś tak w głębi serca czujesz, że to moja wyspa. Jacek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, kupujesz tą perkusję czy nie? Ja mówię, no kupuję. No bo babcia mi kasę chce dać i nie wiem, czy kupić. Ja mówię, to ja kupuję. No i kupiłem. Mały przez koncert. Bo wiem, że zegar tyka, a wielu rzeczy już zrobić nie będę mógł. Zapraszam! Ten dom ze snów pamiętam, uliczki wileńskie, dźwięki mowy bliskiej, które jak gołębie spłoszone uciekały przed zgniłą zielenią wojskowych szyneli, a dzwony smutnie preludium grały na długą poniewierkę. Niedobrze to wygląda. No dobrze. Pojedziesz do Polski. Jest duża ta poczekalnia. To dosłownie ich się wysypało mrowie tych kobiet. No określić ja nie mogę, on mi też nie mówi, ale bardzo dużo kobiet było. W mundurach, w czapkach, jakieś plecaki miały. I on jechał tu na Pińsk, a one jechały na Lubań, także spotkali się tam, oni go namawiały jeszcze, żeby siadał z nimi i jechał do nich, bo oni by bez chłopów w zasadzie byli. No, od zawsze pasjonowałem się historią. Z czasem przeszło to w fascynację magią kina. Tym, że można czasem okłamać oko, że taki rekwizyt, który de facto jest gdzieś tam ulepiony na zapleczu kilka godzin przed realizacją zdjęć, tak naprawdę nie jest pięknym egzemplarzem broni, a po prostu atrapą drewnianą wykonaną przez jakiegoś plastyka. Tutaj platerówki filmu fabularyzowanego, dokumentalnego, czy przy naszych lokalnych filmach realizowanych przez reżysera z Pieńska, Dawida Topora, ale również w starej baśni Jerzego Hoffmana wraz z kolegami byliśmy w własnych kostiumach, z własnym uzbrojeniem. Można powiedzieć, że otarłem się o jedną hollywoodzką produkcję. Dostaliśmy się z kolegami do ekipy Robin Hooda, Ridleya Scotta, jednakże akurat nie wzięliśmy udziału. Do dzisiaj mam kontrakt jako pamiątkę, ale nie wzięliśmy udziału z tej uwagi, że ja wyjechałem, koledzy wyjechali, zdjęcia przesunięto przede wszystkim o rok i my powyjeżdżaliśmy z Anglii i nie wzięliśmy udziału. No, być może odniósłby sukces większy, gdyby w tym uczestniczyli Polacy. Kamera szła. Akcja! Scena pierwsza, ujęcie 13, dubel 6. Pójdę tam.
mam i zobaczę. Chociaż nie daję w to wiary, ale Bóg mi świadkiem. Jak tu siedzę, słuchać dłużej tego nie będę. No patrz, co durniu narobiłeś? Nie będziesz siostra po mordowni się szlajać. No to kto pójdzie? No to ja tam pójdę i zobaczę. Nie, 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 tam trzeba pójść o zmierzchu, a wy nie możecie, rano macie robotę. Ojciec będzie was sporo potrzebować. Która to wersja? Pierwsza czy? Nie wiem, ale każda była, wiesz. Ta pierwsza fajnie, bo naturalnie kopnął ten stół, nie? On tylko tak fajnie podskoczył. Tylko dziwnie chodził. On i tak jest duży, on specjalnie robił tak, żeby być większy, nie wiem. No ale dobra, no. Ja chodziłem normalnie. Ja chcę tylko na stację benzynową na chwilę, teraz wracam. Dobra, do wpółdo musicie być. 9 minut. To jest najstarszy dom w Pieńsku i w tym domu się moja mama urodziła. W tym domu zaraz po wojnie odbywały się lekcje religii, po których zostały mi rekwizyty. Moja mama w tych lekcjach brała udział, a było tego więcej, ale został mi tylko ornat, który sam teraz wykorzystuję jako rekwizyt do zdjęć, jak mi potrzebny jakiś czarownik, szaman. Nie zawali się pode mną? No pod tobą to może się zawalić. Cześć. Cześć, cześć. O, trzymaj płytę. Dzięki, kurczę, ale okładka konkretna widzę. No może... A widziałem na ten, na tą okładkę na Facebooku, no fajnie, fajnie zrobiona. Zło. Umrzeć dla niego chcę z ochotą. Dobra, Aluś, jak zaczynasz, to musisz wcześniej już, nie? Bo zrobimy po prostu kilka wejść. Zagrasz na przykład to samo, powtórz może dwa razy, nie? Wiesz, o co chodzi? Jedną zwrotkę dwa razy powtórzyć? Tak mi się wydaje. A nie lepiej... Czy, albo całość, no to jak ci jest wygodnie. Ja bym zrobił trzy wersje, bo się wczuję, jak będę śpiewał. I dobra. Ze trzy wersje po prostu różnie, no nie? Dobra. Całość polecę, nie? Patrzę z tam, wiesz, bo nie używamy. Tych samych kartach masz, dobra? Tak jak żytelny, bo... Tak, tak, tak. Pakowali na takie wagony. Po kilkanaście rodzin chyba. Jechaliśmy prawie dwa tygodnie. To był luty, no cholernie było zimno. Były takie kozy, to dość znane w okresie powojennym. Na środku wagonu stała, kominek poza wagon. No i drzewem palili, także jechaliśmy z Wilna, jechaliśmy w okolice Puszczy Białowieckiej i tam w tych te rejonów. No to pociąg stawał. Ludzie wyskakiwali siekierami, rąbali drzewo, do wagonu władowali i jechaliśmy dalej. No jesteśmy... Czy my jesteśmy potomkami, ale tu wciąż mieszkają osoby wypędzone z Kresów, które, no, ludność napływowa, która tutaj przybyła. Nie jesteśmy tak naprawdę autochtonami. Ktoś tu wcześniej mieszkał, teraz mieszkamy my i to jest nasza mała ojczyzna obecnie. W Hucie przepracowałem ponad 40, więc no ponad 40, więc to jest szmat czasu. Jest pewnego rodzaju pamiątką przeszłości, aby i obecni mieszkańcy, i dawni mieszkańcy pamiętali o tym, że Pieńsk właśnie miał tradycje związane z hutnictwem,
Być może no, teraz jest takim samotnikiem ten hutnik, ale jeszcze mamy grono hutników, mamy jeszcze jedną hutę, która pracuje, jest w tej chwili symbolem dawnego Pińska. Nie wiem, jak to powiedzieć ładnie. Po prostu wydaje mi się, że to coś nie tak. To najpierw kogoś zabić, żeby go potem kultywować. Przecież ten cały przemysł został zniszczony i potem się buduje pomnik ku chwale czego? Tych ludzi, którzy przepracowali całe życie i... Nie wiem, po prostu nie wiem. To dla mnie było trochę śmieszne, naprawdę. Tu mniej więcej tu pracuje gdzieś no 100 parę osób. A pracowało? Pracowało, na miesiąc pracowało ponad 2000. A tu po drugich zakładach po 500, po 600, tu chyba też po 1000. No, skończyło się. Panie Leszku, dziękujemy. Jaki panie Leszku? Balcerowicz. Dla mnie to już był pan. Czek na emeryturze, to tam lady płaci. Jak będzie, tak będzie. Taki zdenerwowany jest. Robiło się kolorowe szkło, obok tego była kwasiarnia, gdzie matowało się, utrwalało się to szkło. Tutaj była jedna wanna, tam była druga wanna, gdzie były wytapiane szkła. Tam dalej było piękna szlifiernia, gdzie cieliśmy, wierciliśmy to szkło, ozdabialiśmy. Malarnie, niemalarnie, wszystko tutaj było. Naprawdę było dużo warsztatów, gdzie było dużo zatrudnionych ludzi. Jak można było to wszystko zniszczyć? Przecież to były piękne zakłady, które produkowały takie szkło, jak na całą Europę nigdzie nie szło. To, co było na zachodzie, do nas dociera również. I ponieważ technika, cywilizacja spowodowała to, że zamykamy się częściej w domach, nie odwiedzamy się, nie próbujemy się ze sobą komunikować inaczej, poza internetem, poza telefonem komórkowym, to wszystko nas oddala od siebie. No właśnie, to chodzi o... Ja mam swoje drogi, swoje ścieżki, chodzę swoimi ścieżkami. I robić to, co mamy wewnątrz. Wyjazd otwiera pewną perspektywę w myśleniu. Daje też pewności siebie, jak człowiek na przykład wszystko wchłania wiedzę czy język gdzieś za granicą, to daje taką moc, że ty możesz. Yes, we can. My możemy. Yes, I can. Że ja mogę. I to jest takie fajne, bo naprawdę w krótkim okresie czasu można zaczynać od zmywaka. Każdy się śmiał, że studenci jadą na zmywak. A ja powiem to dobrze, że studenci jadą na zmywak, bo się od zmywaka tylko zaczyna i się nabiera szacunku do tego człowieka na dole.
die musste kaputt. Die Deutschen hatten Angst, dass die Russen über die Brücke kommen. Und aber die Neiße ist ja so schmal. Da hat mein Vater schon immer gesagt, wie kann man so eine große Brücke sprengen bei so einem kleinen Fluss? Die Russen lachen. Die hatten ein halbes Herz Nazi und ein halbes Herz so. Sonst wäre mein Vater nicht zurückgekommen. Meine letzten Erinnerungen sind dieses große Trommelfeuer, wo die Deutschen über den Neiße kommen wollten, alles zerstören, dass die Russen nichts mehr vorfinden. Und das war sehr, sehr furchtbar. Da habe ich weniger gehört. Das sind die fanatischen Nazis gewesen. Und die haben dann, fällt mir gerade ein, in Kunnersdorf, wo wir lagen, da war der Kunnersdorfer Berg. Und dort oben war ein Galgen, nur das Beispiel. Und da ist, und da waren Soldaten, deutsche Soldaten. Und da ist mein Vater hingegangen und hat gefragt, was macht ihr hier? Weg mit dem Galgen. Und da hat einer gesagt, alter Mann, das hast du nicht gesehen, geh, sonst hängst du in 5 Minuten hier. Z pewnością huty i środki, które tutaj płynęły na kulturę z tych hut, wpływały na to, co tutaj się działo, na to, jacy artyści do Pińska przybywali, na to, jakie tutaj wydarzenia organizowano. Jednakże no, ten duch artystyczny od dziesięcioleci nad Pińskiem czuwa, bo no, od tego trzeba zacząć, że jeżeli zaczęto tutaj zajmować się hutnictwem szkła, nie tylko przemysłowego, użytkowego, ale również artystycznego. To ci ludzie, którzy tu mieszkali, no to musieli być artystami, żeby takie wspaniałe rzeczy tworzyć. Wciąż mamy grono hutników, którzy piękne rzeczy wciąż tworzą. Jakby się nikomu nie chciało, to byśmy tego nie robili. Nawet jak się będzie jednej osobie chciało, to jest szacun. Oni nas oskarżali o to, że my nie ma przepływu informacji między pracownikiem a kadrą. A ja się pytam, czy między dyrektorami jest przepływ informacji. I takie zdziwka. Zdziwka takie... No chyba tak. I w końcu jak się już rozwinąłem, to tak siedzę między nimi, dyrektor tak naprzeciwko mnie siedzi. I ja do niego mówię, wiesz co? Mówię, Adaś, nie gniewaj się na mnie, ale... Ja to tak trochę widzę, że to jesteś taki trochę karierowicz, nie?
Zdarza mi się czasem posłuchać. Widziałem, jak Dawid nagrał teledysk do Fleischmana. Zdarzyło mi się to nawet polajkować, jak to mówią na YouTubie. I rzeczywiście jest to fajna muzyka, ale moje melodie są troszeczkę inne. Osobiście przez lata, żyjąc tu już 18 lat, zauważam różnicę. I rzeczywiście wszystko idzie w przód, jest ładniej, jest bardziej estetycznie. Można spojrzeć nawet na plac wolności. Rzeczywiście kilka lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Mówiąc zupełnie szczerze, w porównaniu do innych różnych małych miasteczek, naprawdę Pińsk jest na poziomie. Wydaje mi się, że po prostu wystarczy tu może zmienić jakiś taki mental, żeby pomyśleć o czymś, że tak naprawdę można docenić to, co mamy, bo nie mamy wcale źle. Kręcisz głównie horrory, głównie filmy grozy, dość specyficzne, ale o tym troszkę później pomówimy. Skąd się to wzięło, że w ogóle zacząłeś się fascynować tym gatunkiem konkretnym? Rodzice gdzieś oglądali horrory po nocy, a ja siedziałem za kanapą i podglądałem. Co prawda troszeczkę nielegalnie, ale jakoś ta miłość się zrodziła przez to. Już jako młody ojciec kupiłem swoją pierwszą kamerę i nagrywałem dzieci. A później jakoś samo to przyszło. Wiesz, lubiłem filmy, a później stwierdziłem, kurczę, może coś więcej, może jakaś fabuła, scenariusz. Miałem parę refleksji na temat swojego życia i stwierdziłem, że fajna zajawka, coś musi być. Czułbym się źle, to gdybym nie miał czegoś takiego. I wydaje mi się, że film chyba był naturalną drogą. Jak najmniej dziewczyny. Rzekę znajdziemy się. Bo jeszcze nikt nie umarł, bo woda nie jednego. Wiesz, może być tak, że wspomniałeś to fajnie, a gdzieś on się zabija z takiego ujęcia, na to będzie fajnie. Próbowałeś czegoś innego? Nie, nawet bym się nie widział. Wiesz, ktoś z takim nazwiskiem jak ja chyba nie mógłby robić komedii romantycznych. Jestem napiętnowany. Sebastian. Jestem. Natalia. Jestem. Patrycja. Jestem. No, cały kraj walczy. Biją się. To zakładam, że konflikty zawsze były, są i niestety będą. To. Mama nasza gdzieś poszła po prowią czy po kartki, ale sami siostry byliśmy. Podeszli do nas dwaj panowie po cywilnemu, pytali się, gdzie są rodzice nasi. No to siostra mówi, że ojciec w wojsku, a mama poszła gdzieś po prowią, coś takiego. Zaczęli grzebać nam gdzieś pod to poduszko, czy gdzieś tam, nie wiem, bo żeśmy wystraszeni byli. Jak wróciła mama, powiedzieliśmy jej to. Okazało się, że oni nas okradli. Było związane też parę jeszcze innych z tym, w tym domu historii. To jest taki strych, gdzie dziadek trzymał słomę, a w ogóle jak wojna się skończyła, niektórzy Niemcy zostawali i mieszkał tu, nie wiem, 2 lata z dziadkiem, ale w rezultacie był tak załamany, że mieszka tutaj tak samotnie, ukrywał się na tym strychu i dziadek któregoś dnia go znalazł powieszonego tutaj właśnie. Powiem tak, no szanse są dla każdego miasta, dla każdej miejscowości. Każdy startuje z tym samym. Pińsk nie jest odosobniony jako miasteczko, które raptownie znalazło się w takiej traumie i jest pogrążone i czeka na tą jedyną szansę, ten jedyny strzał, że coś się po prostu naprawi. Nie, to po prostu trzeba dalej robić swoje i coś z tego wyniknie. No, nie możemy czekać na
na kogoś, kto nam da worek pieniędzy, bo takiej osoby może nie być. Co pińszczanie na to? No są różne opinie. Część, jest spora część, która ma to gdzieś. Jest też taka część, która poklepie mnie gdzieś tam po ramieniu i powie: stary, dobra robota, naprawdę ciekawie to wygląda, no bo tego tutaj nie ma. No, jestem pierwszym takim filmowcem, przynajmniej w kwestii filmów fabularnych. No jest część ludzi, która jest oburzona na to, tylko no, nie wiem, na co być tutaj oburzony. Właściwie reputacji Pińska bardziej nie zepsuje, no bo wiesz, jak mówią na Pińsk, czy nie wiesz? Ćpieńsk, to jest Ćpieńsk się mówi. Więc skoro na Ćpieńsk, Ćpieńsk od Ćpania. Nie, po macku już nie szukam. Zawsze się zastanawiałem, co jest nie tak. Zawsze takie zdanie mi towarzyszyło i takie uczucie, że coś jest nie tak. Że coś jest naprawdę nie tak i nigdy nie wiedziałem co. Szukałem tego wszystkiego na zewnątrz, szukałem w sobie. A to gdzieś głęboko było w podświadomości. I naprawdę każdemu polecam, żeby sobie pogrzebał. Wszyscy myślą, że jest wszystko tip-top, ale gdzieś zawsze ten jest element, że nie jest tip-top. Człowiek się napije, coś poszpunci, porobi i potem się zastanawia, co jest nie tak. Szukajcie tego, co jest nie tak. Warto tego szukać. Pomimo tego, że to bardzo boli. Zadzwonił chyba Mariusz czy Jacek, przyjeżdżajcie. A mówimy, my nie mamy coverów, nie gramy coverów. Przyjedźcie, zagracie. My wpadamy na tą scenę i Jacek z Michałem mówią: a teraz gramy kawałek Angie Pange Cange. I graliśmy swój kawałek. Skończyliśmy potem znowu. A teraz kawałek Billy World, coś tam wymyślane było, nie? I gramy znowu. A gościu z radia się patrzy, mówi: pojebało ich, co za świrusy w ogóle, nie? A my swój materiał graliśmy jako covery jakieś tam wymyślone, pamiętacie? Rozgoryczenie. I trzeba od tego uciekać, bo człowiek po prostu... I od tych ludzi uciekać. To co, myśmy się sami od siebie będziemy uciekali? No ale widzi pan, że co się dzieje, że ludzie po prostu uciekają. Uciekają od siebie. Nie próbują. Jeżeli nie ma jakichś takich namacalnych korzyści, to i nie ma przyjaciół. Społeczeństwo nam się rozsypało? Tak. Rozsypało się. To znaczy się, nie jest to społeczeństwo, które było na przykład na 20 lat temu. Jest mało ludzi, z którymi da się coś zrobić. Większość ludzi właśnie, brak w nich, tak jak kolega, brak w nich nadziei na to, że będzie lepiej, że można fajnie tutaj żyć.
pewnym momencie brakowało ludzi, faktycznie bardzo brakowało ludzi do pracy i zastanawialiśmy się dlaczego. No przecież było bezrobocie się skończyło, a i tak ludzi brakuje. I tak doszliśmy do wniosku, że po prostu, no to nie mogę o tym powiedzieć. Wojnie to masowo prowadzono rozbiórki, rozbierano domy, niektóre nawet przy małym remoncie nadawały się do zamieszkania, ale cały pustę więc rozbierano. Była brygada rozbiórkowa taka w Pińsku, która rozbierała domy, a cegło odstawiano na stację, wioziono, odbudowywano Warszawę. To cały kraj odbudowuje stolicę, takie hasło było wtedy. To wszystko było polecenia. To nie było tak, bo przyjeżdżał taki, nazywali go pan architekt ze Zgorzelca, majster z Credo, szedł z nim i znaczył na ścianie X do rozbiórki, gdzieś tam brakowało okien, schodów nie było. Wiadomo, że schody, drewno, to ludzie nie wycinali, wybijali dla opału, bo po wojnie przecież nie było zasobów węgla tu, żeby było o czym palić. A zimy były dość drogie, nie? No z tą ucieczką to było tak, że jako młody chłopiec uciekałem również fizycznie do miejsc takich jak park. Siadałem na takich popularnych, jak to się mówi, ławeczkach. Tam wyciągałem swój ołóweczek, jakąś karteczkę i spisywałem swoje myśli. I one w jakiś sposób mnie rozluźniały. One mi dawały poczucie, że nie jestem sam, że mam się komu w jakiś sposób wyspowiadać albo wypowiedzieć swoją historię, chociaż to była historia moja i dla moich wewnętrznych potrzeb, dla mojej szuflady. Użyczyłem gitarę basową od Darka Miłucha. Ona miała taki kształt, miała taki wielki korpus, jak kształt, to jak był, kształt kobiece i tutaj takiej części ciała piękne jest to zawsze. No i taki gryf, że to można było z łuku strzelać, jak z łuku. I na tym, na radio Zodiak. Poszło. To jeszcze wtedy graliśmy w tym. W szkole karcówce chyba. W karcówce, no. W Kałużach. W Kałużach. Po kostki wody byłam próbowiem. A kabel do gitary to było z koncentrycznego do anteny telewizyjnej. Tak brumiło, że ściągało Radio Wolna Europa. Dokładnie. Podziemna kapela. Zacząłem grać na instrumencie ogólnie tak w wieku chyba 13 lat, bo ja wcześniej z Pawłem na perkusji zacząłem grać, nie? Albo to był, nie, to był podobny okres czasu. Jednocześnie gitara, jednocześnie perkusja i tak naprawdę na gitarze Jacek mi pokazał kwintę i zmieniałem kwintę na kwintę i tak się nauczyłem grać. Ja teksty piszę. Marcin teksty pisze, tak. Ja teksty to piszę. Głównie teksty bardziej pisze. Takie kawałki, które dla mnie wywierają wpływ taki emocjonalny mocno, to są kawałki, które powstają w jednej chwili na próbie, że no nie wiem, ktoś tam zaczyna grać na basie czy na gitarze, leci taka improwizacja i za chwilę jest do tego to i nagle robią się takie emocje, człowiek nie wiem, no tak wewnętrznie się po prostu rozwala przy tym, no i to się już tak dąży do tego, żeby ten kawałek stworzyć. I najlepsze jest to, że jak człowiek gra, powtarza ten kawałek raz, drugi, trzeci, czwarty, to nigdy dla mnie przynajmniej nie jest tak, że on później już jest taki obgrany, już nie wywołuje takich wrażeń jak za pierwszym razem, nie? Nie masz tak?
Ja cię znam całe życie, no jesteś moim braćmi taki. Ja powiem ci szczerze, że też zauważyłem, że zmieniłeś się i to dużo. Nie? Od momentu właśnie, jak przestałeś, to było widać. To znaczy, jak się zakochał, to się zmienił? Nie, no, nie, nie tyle zakochał, co rzeczywiście jak przestał nadużywać pewnych rzeczy, tak? Tak naprawdę, jak zerwał z tymi używkami, bo to mu dużo dało, nie? Tygrysa wyłapywał i tak to było, no. Stare dobre amerykańskie czasy. A to już nie wróci. No dobra, dlatego, co nie wróci? Dlatego teraz trzeba korzystać. Ale co ty gadasz, jak czasy nie wrócą? Jest właśnie fajnie, masz większą świadomość, więcej doznajesz, jest zajebiście. Co tu ma nie wrócić? Mnie książki nie zastąpi żaden internet, dlatego że ja lubię szelest kartek, dlatego że ja mogę się zatrzymać w pewnym momencie, że ja mogę rozmyślać nad tym zdaniem, które przeczytałem, a później otworzyć i przeczytać dalej. To jest rzecz, której się nie spotka w monitorze komputera. No tutaj duża zachorowalność jest na nowotwory. Czym to jest spowodowane? Być może produkcją właśnie przez dziesięciolecia na hutach tymi środkami chemicznymi, bo dawniej nie było takich zabezpieczeń, nie było świadomości, prawda, z zagrożenia zdrowia poprzez wszelkie środki chemiczne, jakie były wykorzystywane. I być może to ma właśnie wpływ na zdrowie przede wszystkim starszych mieszkańców. To są świeczniki. Takie świeczniczki. Spadliśmy na pomysł, jak był koronawirus. Nie wiem, to się bardzo nam spodobało. Ludziom to się spodobało. Może się uda. Chyba cały proces transformacji to się zaczął tam. W Irlandii właśnie. Wtedy szukałem, nie uciekałem. Ale potem, tak jak zacząłem trochę nad sobą pracować, zdałem sobie, że to taka podświadoma ucieczka była. Nieświadoma, a podświadoma. No i tak jest, tak jest. Kiedyś go odbierałem bardzo negatywnie, jako ojca, bo on był mało obecny w moim życiu. A kiedy dziecko potrzebuje ojca, facet... Dziecko, chłopiec potrzebuje ojca. Tego ojca nie było, bo ojciec ciągle był zajęty sobą. Uciekał od ciebie. Myślę, że to bardziej ojciec uciekał od ciebie niż ja. Brakowało mi takiego pierwiastka męskiego. Odkąd dziadek umarł, to mało tego było, nie? W terenie pracuje się dla bardzo różnych ludzi. I z takich najciekawszych moich przygód, to na przykład praca w domu publicznym. Nie powiem w jakim mieście, niech to pozostanie tajemnicą, ale wszystko fajnie było, bo malowałem tam wszystkie pomieszczenia i zabezpieczyłem się, bo wiadomo, że praca takich ludzi to może być nieciekawe. Zabezpieczyłem się w ten sposób, że po każdym pomieszczeniu dostawałem ratę. I co się okazało, że szefowa postanowiła, że ratę za ostatnie pomieszczenie dostanę w naturze. Takie rzeczy, akurat kuchnia dawnych Słowian, jestem w ogóle generalnie zainteresowany wczesną słowiańszczyzną i jeżeli mam takie propozycje tutaj od moich przyjaciół z Reko, to po prostu lubię takie zlecenia. Naprawdę kulturkombinat jest chyba bardziej znany w województwie, euroregionie, czy nawet w Europie, niż w Pińsku. Pińsk jest małym miasteczkiem i mało jest zwolenników muzyki hardkorowej, punkrockowej, reggae. Też przychodzą, ale bardziej jest tu napływ ludzi, że tak powiem, z zagranicy. Grały u nas zespoły z Brazylii, z Chile, z Argentyny, oczywiście Niemcy, Czesi, Holendrzy, no cała Europa i właściwie cały świat. No z tego jesteśmy dumni i naprawdę Kulturkombinat jako klub, jako wydarzenie muzyczne, jako
działalność nasza, myślę, że jest naprawdę rozpoznawalna w Europie, przynajmniej tutaj u nas w euroregionie, i każdy, jeżeli klika na Kulturkombinat, to wie dokładnie, czego oczekuje i z czym się może spotkać. Ludzie obawiają się samych siebie, więc próbują się zasłaniać czymś, co ich wizerunek polepszy, czyli samochodem dobrej marki, smartfonem dobrej marki, telefonem dobrej marki, wszystko, co jest markowe, ciuchem dobrej marki, i wtedy nadrabiają swoją wewnętrzną słabość poprzez rzeczy, które za nich mają przemawiać lepiej niż oni sami. No, że młodzi przychodzą, to młodzi nie wiedzą, co się dzieje na świecie, nie? Oni mają swój świat komputerowy, internety i tak dalej. On przychodzi, on nie wie, co to jest motyka. O, co to jest motyka? Przychodzi taki facet do sklepu i mówi, proszę pana, gdzie są motyki? On mówi, ja nie wiem, bo to jest ten nowy. A potem się patrzy na ciebie, do tych starszych kolegów i mówi, ty chłopaki, ale co to jest ta motyka? Ale kanapki! Fiofio! Czy ma pan kogoś, do kogo ma pan kompletne zaufanie? Mam. Ja raczej nie. Żonie mogę zaufać na 100%. Mam. Mam. Mam córkę. No ja myślę, że do żony. Po prostu. Tak. Są takie osoby. Głównie kobiety. Kiedyś może bym powiedział, że mogę komuś zaufać, ale teraz wydaje mi się, że jedynie sobie mogę zaufać. Ale kurde, on już włącza i ten. Chyba nie. W której klasie okłamano mnie, że można grać kwadratową piłką. Że dzień i noc to samo. Czy po frunę w górę, by łowić obłoki, by prześcignąć chmurę i w sen zapaść błogi? W tym dziwnym realu, bez żadnej logiki, czy dowiem się wreszcie, kto jest kim na tym balu? Jutro już było wczoraj, a teraz jest dziś.